Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj sobie, moi drodzy, pociągniemy troszeczkę temat z wczorajszego dnia. Zapraszam. Czasami gadam i gadam w tych filmach, a tak naprawdę chodzi o to, że nie wyczerpię tematu w jednym klinie. A jeżeli widzę, że on już ma 7-8 minut, to czas kończyć, no bo taka jest formuła tych odcinków. Dlatego ciągnę temat jakby w kolejnym. W kolejnym odcinku. Moi drodzy, wczoraj żeśmy rozmawiali sobie na temat tego, że generalnie warto w życiu dbać o równowagę, po to, żeby nie wlatywać ze skrajności w skrajność. Czy często, jeżeli w sposób świadomy nie będziemy podejmowali takich kroków od jednej skrajności do drugiej, to też tą równowagę w sposób naturalny zachowamy. A jeżeli w życiu równowaga, to wszystko się zgadza. Jak sobie pomóc w zachowaniu równowagi? Myślę, że jednym z kluczy takich najważniejszych do Ogólnie równowagi w życiu jest taka postawa pewnej akceptacji życiowej. Generalnie, w pewnym momencie przede wszystkim swojego rozwoju, człowiek zauważa, że pewne zdarzenia są nieuniknione, pewne stany emocjonalne są nieuniknione. Pewne sytuacje związane z tym, że na przykład my popełniamy takie same błędy. No Jest to stan zupełnie normalny, nieunikniony. Dlatego ważne jest, moi drodzy, by mieć taką postawę pewnej akceptacji. Akceptacja oczywiście nie jest zgodą na wszystko. Akceptacja jest przyjęciem, jakby, do świadomości stanu, że o coś jest takie, jakie ma być, coś jest takie, jakie być powinno. Tu, jakby, rozeznanie w tym, czy mam na to wpływ, czy na to wpływu nie mam. Działanie w sytuacji, kiedy mamy na to wpływ, to jest inny temat, ale zawsze w pierwszej kolejności należy wyjść od akceptacji. Jeżeli byśmy patrzyli na, na różne sytuacje życiowe, te trudne i te przyjemne, że one po prostu są, że w życiu nie ma nic stałego, że czasami jesteśmy na górce, czasami jesteśmy na dole, czasami jesteśmy finansowo ustawieni nieźle, mamy jakąś poduchę, a czasami z różnych powodów jesteśmy kompletnie spłukani. Czasami mamy zdrowie, czasami mamy chorobę. Czasami mamy spokój, czasami spokoju nie mamy. Czasami jesteśmy samotni, a nawet osamotnieni, a czasami jesteśmy otoczeni gromadą ludzi. Jeżeli przyjmiemy do świadomości fakt, że tak po prostu jest, że życie składa się z różnych takich etapów, elementów, zaakceptujemy to, to dużo łatwiej będzie. Nam stać z boku, yy, troszeczkę jakby stać z boku tego, co się w naszym życiu dzieje. Czyli jeżeli będzie turbo super, no to się cieszysz, ale jeżeli będzie źle, to też masz tego świadomość, że hej, no taki, taka natura rzeczy. Było dobrze, było dobrze, czasami jest źle, czasami jest nieprzyjemnie, niewygodnie, ale wiem, że ten stan nigdy nie będzie trwał wiecznie, bo. Najgorsze jest to, jeżeli my się emocjonalnie bardzo mocno zaczynamy wiązać z tym, co się aktualnie w naszym życiu dzieje. I nie chodzi o to, żeby mieć taką postawę, że jest źle, no to jest źle, widocznie tak miało być. A jak jest dobrze, no jest dobrze, ale za chwilę będzie źle. Nie. Ciesz się oboma stanami i staraj się z nich wykorzystywać, co się tylko da. Jeżeli jest przyjemnie, ciesz się tym. Jest przyjemnie, zasłużyłeś na to, jest dobrze. Super, ale jeżeli jest nieprzyjemnie, jest źle, to myśl cierpiąca to myśl twórcza. Bardzo często, w stanach, kiedy nas życie potarga, jesteśmy, yy, mamy siłę do przewartościowania naszych priorytetów życiowych. Bo często jest tak, że się po prostu wiesz, klepiemy po pleckach, yy, trochę oszukujemy, trochę idziemy w złą stronę, a w sytuacji, kiedy nas życie wywali do góry nogami, jesteśmy w stanie dość szybko poznać. To, co jest dla nas ważne w tej sytuacji, i warto o tym wtedy pamiętać, bo w przyszłości łatwiej ci będzie podejmować decyzje. Bo decyzje dużo łatwiej nam podejmować wtedy, kiedy wiemy, co jest dla nas ważniejsze. Jeżeli mamy swoją taką, wiesz, listę, yy, mamy swoją taką, yy, no, listę, właśnie priorytetów, dużo łatwiej nam te decyzje podejmować. Dlatego, kochani, yy, by zachować równowagę w życiu ogólnie, uważam, że. Akceptowanie natury życia, a natura życia jest taka, że jest zdrowie, jest choroba, jest kasa, jest brak kasy, jest szczęście, jest strach, to jest natura życia. Jeżeli zaakceptujemy ten stan, dużo łatwiej będzie nam yy, przez życie iść, bo też będziemy wiedzieli, że kiedy nas spotyka coś dobrego, super. Jest dobrze, fajne. Kiedy nas spotka coś złego Hej, trudno, taka natura rzeczy, nie? Po prostu. Pamiętaj, że jedyna stała to zmienna nic nie trwa wiecznie i myślę, że to jest dobra wiadomość, ale dość trudna do zaakceptowania, bo my byśmy chcieli mieć zawsze cieplutko i zawsze cudownie. Rzecz w tym, że tak nie ma. Tak nie jest, po prostu. I dużo łatwiej będzie, kiedy to zaakceptujemy. Bo jeżeli to zaakceptujemy, będziemy trochę z dystansu na to wszystko patrzeli. Będziemy jakby trochę obok stali tego, co się w naszym życiu dzieje. Po prostu. Dajcie mi znać, kochani, jak u Was jest z tą akceptacją? Czy potraficie zaakceptować taką naturę rzeczy? Że raz jest dobrze, raz jest źle, i tak już jest. A skoro tak jest, to znaczy, że to jest dobre, że to jest potrzebne i że to jest właściwe. Akceptacja, kochani, kluczem do równowagi. Dobrego dnia wam życzę. Pozdrawiam cię Plutko. Cześć.